Zdobyłeś pierwszą bramkę. Tchnęło takiego dobrego ducha to w zespół, twoim zdaniem? No chyba tak. Poczuliśmy się o wiele pewniej w drugiej połowie. Strzeliliśmy bramkę do szatni, no to na pewno troszeczkę to termalikę podłamało. No zresztą było widać, że przez 90% drugiej połowy no, nadawaliśmy ton grze. Chyba bardziej nam się chciało. No ale no mówię, ostatnie 10 minut termalika przycisnęła, starała się wyrównać mecz, no na szczęście się nie udało. No, kolejarzowi się udało w poprzedniej kolejce u nas, no dzisiaj się nie udało termalice. Powiedz nam jeszcze, w pierwszej połowie troszkę w obronie chyba nie do końca dogadywaliście się. Były takie małe błędy, przez co przeciwnik przechodził przez was. Bardziej się jakoś tak skrzyknęliście, że w tej drugiej połowie no, już były problemy przeciwnika, żeby się dostać do waszej bramki. Czy też nie wiem, czym jest to spowodowane, bo jakoś w ostatnich meczach pierwsze połowy u siebie nam tak nie za bardzo wychodzą. Jakoś bardzo źle nie gramy, no ale jakoś zawsze przeciwnik tą bramkę strzela. Czy praktycznie po naszym stałym fragmencie gry, jak dzisiaj po rzucie rożnym nam bramkę strzelili, bo wyprowadzili świetną kontrę. Tak samo strzelił kolejarz Stróże, no ale już chyba się wszyscy przekonali, że w drugiej połowie no to potrafimy się tu nieźle nakręcić dzięki także kibicom i potrafimy odwrócić niekorzystne losy meczu. Limit pecha już wykorzystaliście na ten sezon? Nie wiem. Mam nadzieję, że jeszcze szczęścia troszeczkę przyciągniemy, tego pecha mniej, ale piłka jest na końcu sprawiedliwa. Zawsze będzie tyle samo szczęścia, tyle samo pecha na koncie każdej drużyny, więc jeszcze jest wszystko przed nami. Nie można tutaj być jasnowidzem w tej sprawie.